Pochwalony Jezus Chrystus witam Was kochani bardzo serdecznie w sobotę piątego tygodnia zwykłego, na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dzisiaj w Ewangelii według świętego Marka na początku ósmego rozdziału czytamy o rozmnożeniu chleba przez Pana Jezusa dla wielkiego tłumu ludzi, który był razem z Nim. Słuchał go od trzech dni, był głodny. I jeśli wrócimy na chwilę do pierwszego rozmnożenia, to tam uczniowie mówili o Jezu, do Jezusa: Zobacz, jest wielki tłum, musimy jakoś zaspokoić ich potrzeby. Niech pójdą do wiosek, niech zakupią sobie jedzenia. A w tym rozmnożeniu chleba, już sam Pan Jezus mówi do nas, do uczniów, dajcie im jeść. Mówi, Zatroszmy się o nich. To Pan Jezus wychodzi z inicjatywą troski o człowieka. I zobaczcie, kochani, że tak samo jest w naszym życiu. To zawsze Bóg wychodzi z inicjatywą troski o człowieka. To Bóg wychodzi z chęcią pomocy człowiekowi. My tylko musimy na tą chęć, na tą troskę na to miłość Pana Boga odpowiedzieć. W jaki sposób? Poprzez słuchanie Słowa Bożego, poprzez e, zgłębianie e, Jego nauki, poprzez mszę świętą, przyjmowaną Eucharystię. Ten pokar, który Jezus rozmnaża na pustyni i ten pokar, który Jezus daje nam w czasie każdej Eucharystii, Poprzez adorację, poprzez moje indywidualne spotkanie z miłością Bożą. Kochani, Jezus dzisiaj w Ewangelii uświadamia nam, że Bóg chce dla nas wszystkich dobrze. Bóg chce wyjść z, z inicjatywą do nas. Ale od nas zależy, czy my na tą miłość Bożą odpowiemy. To rozmnożenie, podanie pokarmu dla nas. Jest zaproszeniem do uczty, uczty z samym Bogiem. Nie zaniedbajmy tego, skorzystajmy i cieszmy się ze spotkania z Jezusem. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej soboty, pozdrawiam z Panem Bogiem.